Szanowni Państwo, rektor profesor Piotr Ponikowski powierzył mi koordynację stworzenia, wdrożenia i monitorowania nowej strategii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dlatego w imieniu całego Kolegium Rektorskiego chcę zapoznać Państwa z etapem prac, na którym znajdujemy się obecnie i opowiedzieć o najbliższych działaniach. Duży udział w procesie tworzenia strategii mają członkowie naszej Rady Uczelni, za co im serdecznie dziękuję. Misja uczelni zawiera się w słowach: razem tworzymy przyszłość medycyny. Kluczowe jest dla nas słowo razem, bo tylko jako wspólnota dążąca do czytelnych i jasnych, ale przede wszystkim wspólnych celów, jesteśmy w stanie zrealizować ambitną i śmiałą wizję uczelni, którą zawarliśmy w słowach. Wyznaczamy trendy w nauce, kształceniu i leczeniu. Nie mamy dziś wątpliwości, że zmianą konieczną dla rozwoju naszej uczelni jest wypracowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej. Szanowni Państwo, dziś chciałabym zaprezentować Państwu przyjęte w każdym obszarze cele krótkoterminowe, dla których termin realizacji określiliśmy do końca bieżącego roku. Cele strategiczne, średnio i długoterminowe dopracowujemy, rozpisując na konkretne cele operacyjne i zadania, bo kluczowa jest z naszego punktu widzenia możliwość rzetelnej oceny realizacji każdego z nich. W najbliższym czasie prorektorzy przedstawią je Państwu w powierzonych im obszarach. I zaczynamy od nauki. Cel nadrzędny związany jest z ewaluacją wzmocnienia potencjału publikacyjnego. Określiliśmy to liczbowo na poziomie minimum 70 publikacji, co miesiąc powyżej 100 punktów. Podejmujemy kolejne działania, aby proces ten wesprzeć. I tak, każda publikacja powyżej 100 punktów ma zapewnione finansowanie z uczelni, a działanie nowo powołanego Centrum Analiz Statystycznych pozwala przyspieszyć proces analizy danych. Ponadto prorektor do spraw nauki, profesor Piotr Dzięgiel, rozpoczął wdrożenie. Dziś odbyło się spotkanie systemu wykorzystywania danych klinicznych w procesie naukowym. Również szpital covidowy otwiera zupełnie nowe możliwości. Materiał ten może być szybko publikowany, więc powinien przełożyć się na wzrost liczby publikacji jeszcze w tym roku. Dziś powołaliśmy także zespoły dedykowane do realizacji tego zadania. I zespołami tymi kierują profesor Ewa Jankowska oraz profesor Katarzyna Madziarska. Kolejnym zagadnieniem jest dydaktyka. Najważniejsze zadania, które do końca roku zrealizuje prorektor do spraw studentów i dydaktyki, profesor Agnieszka Piwowar, obejmują elektroniczne planowanie i rozliczanie dydaktyki oraz wprowadzenie nowych i zoptymalizowanych programów kształcenia i sposobów realizacji zajęć klinicznych. Zacznę od elektronicznego planowania i rozliczania dydaktyki. Do końca semestru letniego uruchomiony zostanie elektroniczny moduł planowania zajęć, do którego dziekanaty wprowadzą zlecenia zajęć dydaktycznych. Podczas wakacji dział organizacji dydaktyki wprowadzi do systemu plany stworzone przez opiekunów lat, a adiunkci dydaktyczni przypiszą prowadzących. We wrześniu przygotowane zostaną obciążenia nauczycieli akademickich, które zostaną zweryfikowane pod kątem równomiernego obciążenia nauczycieli akademickich godzinami dydaktycznymi. Czyli od nowego roku akademickiego planowanie dydaktyki i jej rozliczanie odbywać się będzie elektronicznie. Nowy rok akademicki będzie też czasem rozpoczęcia nauki przez studentów pierwszego roku kierunku lekarskiego, których kształcenie odbywało się będzie według nowego programu. Od samego początku będzie on kładł bardzo duży nacisk na elementy kliniczne, już na etapie nauk podstawowych. Tu bardzo wyraźnie chciałabym podkreślić, że ideą zmiany nie jest zmiana godzin pomiędzy przedmiotami sama w sobie, ale nowy sposób myślenia o nauczaniu medycyny. Chciałabym, aby były to studia atrakcyjne, przygotowywały przyszłych lekarzy do pracy i nie pozwalały im tracić elementów klinicznych z oczu od pierwszych lat,
przygotowując do tego, z czym zetkną się w praktyce klinicznej. Temu służyć będzie dokonywana zmiana struktury Wydziału Lekarskiego. Idąc dalej, mówimy o informatyzacji. Jest to kluczowe narzędzie spinające pozostałe procesy. Informatyzacja uczelni jest koniecznością i jedną z najpilniejszych potrzeb. W ramach Kolegium Rektorskiego proces ten nadzoruje prorektor Tomasz Zatoński. Wykorzystując zadania związane z powierzonym profesorowi Zatońskiemu obszarem budowania relacji i współpracy z otoczeniem, do wsparcia nas w tych działaniach pozyskał on specjalistów m.in. z Politechniki Wrocławskiej. Zadaniem, które ma być w tym roku zrealizowane, jest pokrycie zasięgiem sieci bezprzewodowej powierzchni budynków uczelni, zwłaszcza w obrębie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Naturalnym uzupełnieniem projektu będzie też montaż systemów do transmisji dźwięku i obrazu w celu zapewnienia prawidłowej jakości prowadzenia zajęć ze studentami kierunków medycznych. Szybkie łącze światłowodowe w połączeniu z odpowiednim osprzętem do transmisji dźwięków i obrazu wysokiej rozdzielczości umożliwi prowadzenie dydaktyki z wrażliwych lokalizacji takich jak SOR, blok operacyjny, anestezjologia i intensywna terapia, czy też oddziały zakaźne. W tym obszarze warto przypomnieć też o realizowanym przez zastępcę kanclerza do spraw organizacyjnych doktora Grzegorza Harężę wdrożeniu elektronicznego obiegu dokumentów, które zakończyć ma się również w tym roku. Idąc dalej, kolejnym obszarem jest klinika. W obszarze tym, którym kieruje prorektor do spraw klinicznych, profesor Szymon Dragan, postawiliśmy na centra doskonałości, które połączą działalność medyczną, naukową i dydaktyczną. Wybraliśmy priorytetowe obszary rozwoju, jakimi są hematoonkologia, kardiologia, robotyka i medycyna translacyjna. Do końca semestru planujemy powołać uniwersyteckie centra urologii, chorób wewnętrznych, chorób serca i pediatrii. Cały proces tworzenia centrów zakończymy w tym roku. Kluczowe w tym obszarze jest także stworzenie nowej polityki zatrudnienia, tak aby uwzględniać kompetencje, zainteresowania i potrzeby pracowników, ale też i uczelni we wszystkich trzech aspektach – klinicznym, naukowym i dydaktycznym. Nie każdy lekarz musi i chce być naukowcem czy też nauczycielem. Uczelnia natomiast potrzebuje i dobrych naukowców, i dobrych dydaktyków, i lekarzy. Dlatego wypracowujemy system zatrudnienia, którym w założeniu ma pogodzić te wszystkie zakresy. W tym roku akademickim przedstawimy Państwu spójną mapę stanowiskową w uczelni i USK, a nadzór nad tym sprawuje prorektor do spraw klinicznych, profesor Szymon Dragan. Kolejnym tematem są inwestycje, za które odpowiadam. Proces ten w naturalny sposób wynika z priorytetów wskazanych przez poprzednie obszary – kliniczny, naukowy i dydaktyczny. Żadna inwestycja nie będzie realizowana bez wskazania konieczności przez odpowiedniego prorektora, bo musi wpisywać się w realizowane przez nich cele strategiczne. Przez ostatnie kilka miesięcy przygotowaliśmy kompletną inwentaryzację. Opracowujemy wieloletni plan inwestycyjny, rozważając potrzeby, ale też możliwości finansowe i organizacyjne uczelni. O szczegółach opowiem Państwu przy omawianiu założeń długoterminowych strategii, która zakładać będzie koncentrację bazy w dwóch kampusach. Dziś chciałabym przedstawić założenia na ten rok. Część z tych inwestycji realizowana będzie przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny zgodnie z zasadą jedna uczelnia, jeden szpital. Niewątpliwie priorytetem jest hematoonkologia, gdzie mamy już plan funkcjonalno-użytkowy i czekamy na ogłoszenie przez Ministerstwo Zdrowia konkursu, który do końca roku da nam odpowiedź odnośnie finansowania inwestycji. Szpital realizuje też plan przeniesienia kliniki do nowej siedziby Centrum Chorób Wewnętrznych w kampusie Przyborowskiej, celem przeniesienia wszystkich klinik ze starego kampusu do nowej siedziby. Chcielibyśmy zakończyć ten projekt za rok. Po stronie uczelni
trwa praca nad planem funkcjonalno-użytkowym nowej siedziby Wydziału Nauk o Zdrowiu, który przeniesie się także do kampusu przy ulicy Borowskiej. Z kolei, odwiedzając kampus przy Chałubińskiego, możecie Państwo obserwować postęp prac przy nowym budynku, gdzie w pierwszym etapie przeniesiony będzie rektorat, tak aby remont budynku rektoratu rozpocząć jeszcze w tym roku. Szanowni Państwo, bardzo ważne jest dla całego Kolegium Rektorskiego, w imieniu którego dziś występuję, na bieżąco informowanie Państwa o tym, jakie plany i w jakim czasie będziemy zgodnie ze strategią wyrażać. Planujemy szerokie konsultacje społeczne. Prosimy już teraz Państwa o uwagi na adres komunikacja@umed.wroc.pl. Chciałabym podkreślić, że strategia powstaje z myślą o nas wszystkich, o studentach, lekarzach, nauczycielach, naukowcach, ale także pracownikach administracji. I wszyscy razem bowiem tworzymy tą uczelnię, ale także z myślą o tych, dla których działamy, o naszych pacjentach, którym chcemy zapewnić fachową opiekę. Tylko razem mamy szansę stworzyć przyszłość medycyny. Dlatego gorąco zachęcam Państwa do zaangażowania się w ten proces. Dziękuję bardzo.